W dawnym weselu sieradzkim najważniejszymi postaciami oprócz państwa młodych byli Drużba, Swaszka, Druchny i Młodziuny. Tworzyli oni drużynę weselną, nadawali ton całej uroczystości i dźwigali niejako ciężar tego najważniejszego w życiu człowieka obrzędu. Opiekę nad całością wesela sprawował Drużba, zaś nad częścią obrzędową Swaszka. Młodziuny i Druchny natomiast spełniali różne role, służąc młodej pannie śpiewem, tańcem i innymi posługami. A może to zaśpiwamy? No dobra, zaśpiwamy. Pastrycka zynieło, stary godzinie swoje gąski za lasem. Druchny miały obowiązek zrobić dla całego wesela kluski tulane, czyli wałkowane w rękach z żytniej mąki. Pastryckę panią stój dziewczyno zawołał, a pastyż z wielkim pędem za nią i dogonił. W noc poprzedzającą wesele młodziuny ponawiali zapraszanie gości weselnych. Łotwóz da łotwóz, niech jo nie pukum, nie pukum. A bo jo ci nie świniorek, świni nie sukum, da dana. O, chłopaki, to wy... Chłopiec! To wy, no dali, bo chłopaki przyszły, no na wesele prosił. Tatynecku, matynecku, pochwolony Jezus Chrystus. Na wieki wieków wam. Jesteście z wodą czy pod wodę? Z wodą jesteśmy. Wodą, z wodą. Przyszliśmy was tu prosić na wesele, abyś to się szykowoli, po miareczce kunią łowso dowoli, bo tam będzie grała bałajka, skrzypce, klarnet, pasy, a kto się nie naje, pójdzie domą w czas. I pójdziemy, chłopaki, pójdziemy. Bogą za państwa zaprosili. Za państwa, ono z nie zapomnieli. Iść na z Bogiem, proś na dalej. Przyjdziemy, Bóg zapraszamy. Przyjdziemy, będziemy się zaraz szykować. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panna młoda, czyli młodocha, ubierana była w domu Swaszki lub u kobiety, która umiała zrobić koronę weselną, co było nie lada sztuką. Stoła Marysia nad wodą, stoła Marysia nad wodą, cieszyła się swą urodą, cieszyła się swą urodą. Złociste włosy cesała, złociste włosy cesała, na swego Jasia czekała, na swego Jasia czekała. Oj, włosy, włosy złociste, oj, włosy, włosy złociste, służyliś tami w panictwie, służyliś tami w panictwie. No, Marychna, zapamiętaj se, co ci godą. Jak będziesz od łontorza odchodzić, to pamiętaj, żeby cię Jasiu na swoją strunę nie okręcił, bo będzie byle jak, więc będzie no, tobą rządził. No, to to. Mąż tu Marychna pory grosy, wraź sobie ta do trzewika, żeby ci się zawsze pieniądze trzymały. A wy dziołchy uważaj, ta jak młodo wstanie, która pierwsza na krzesełku usiądzie, ta się tego roku wydo. Uważaj ta dobrze. Przed naszym gangiem sześć koni stoi, sześć koni stoi. Już się Marysia do ślubu stroi, już się Marysia do ślubu stroi. Bieda się kończy, radość nastaje, radość nastaje. Gdy przybył pan młody, wraz z muzyką, Drużbą i młodziunami następowało obrzędowe strojenie, czyli przypinanie atrybutów weselnych. Każda kobieta z drużyny weselnej przypinała swojemu partnerowi białą kokardkę z mirtem. Ciebie, no Marysiu, inny już nie chce. Ciebie, no Marysiu, inny już nie chce.
Do domu weselnego szli orszakiem prowadzonym przez muzykantów w następującym porządku. Panna młoda w otoczeniu młodziunów, z boku swaszka, a z tyłu pan młody w otoczeniu druhen i z drużbą u boku. Za nimi zaś pozostali goście. W domu weselnym rodzice udzielali młodym błogosławieństwa. Do kościoła jechali na wozach w półkoszkach uplecionych z wikliny. Jeszcze na początku XX wieku, gdy wesele było bogate, młodziuny jechali na koniach przed kilkoma wozami. W pierwszym jechała panna młoda ze swaszką i druhnami, a w drugim pan młody z drużbą. Gdy wesele było skromniejsze, pan młody z drużbą jechał na tym samym wozie, siedząc z tyłu za panną młodą i swaszką. Po bokach wozu siedziały druhny, młodziuny zaś stali na pośladkach wozu. Nieraz do kościoła było kilka kilometrów. Przez całą drogę śpiewano okolicznościowe przyśpiewki. Cieszy się Pan Jezus cało, rodzinecka, że żeś nie straciła przed czasem wionecka. O, i widzisz ty, Marysiu, o, i tę choińską wieżą już ci do kościoła twój wionecek wiezą. O, i wiedzą ci go, wiedzą, o, i uwiś go nie mogą, a bo tym jasinek przycisnył go nogą. Kościele również szli w określonym porządku. Państwo młodzi w pierwszej parze, za nimi swaszka z drużbą, następnie przedni młodziun z przednią druhną, a za nimi młodziun pośredni i druhna pośrednia, a dalej pozostali goście. Kościółeczka już nie panileczka, już i się nie świeci na głowie stóżeczka. Wyszło wesele z kościoła, cała rodzina wesoła, tylko młody pan nie wesół, bo pieniądze księdzą wesoł. Po ślubie już to, po ślubie, ugotuj ta gornek perek, niech sobie dubie da dama. Ugotuj ta z łupinami, niech se dłubie pazurami. I już to po sprawie, już to po sprawie, utopiła swój wionecek w woińskim stawie da dana. A ja sobie z góry jadę, mam koniki łoba gniadę, łoba gniadę, łoba łyse, gdzie zajadę dziewczyńce.
Gdy wesele wracało z kościoła, parobcy, korzystając z sytuacji, zastawiali tak zwane sidła, czyli przeciągnięte przez drogę powrósła słomiane. Kiedy przed taką przeszkodą zatrzymał się orszak weselny, domagali się wykupu, wódki lub pieniędzy. Drużba w imieniu pana młodego spełniał ich żądania. Mota tu chłopoki pore grosy, kupta se cukierków i przepuśta nos! Gdy orszak przybył pod dom weselny, drzwi zastawał zamknięte. Śpiewem wymuszał otwarcie drzwi. W końcu wychodziła matka młodej z chlebem i solą, a kucharka wynosiła małe dziecko. Panna młoda otrzymywała chleb, a pan młody dziecko. Kto woli córecko, ty chleb czy pana młodego? Chleb i pana młodego, aż bo robi. Drużba, mąż tu gorzałe i rządź, żeby wszystkim starczyło, a i wesoło było. Dobrze, będę rządził. Główną potrawą obiadu był kwas z kapusty gotowany na mięsie, podawany z kluskami tulanymi. Podczas obiadu prześcigano się nawzajem w celnych i pikantnych, a także kąśliwych przyśpiewkach. Dotyczyły one często spożywanego jadła. Goście za stół zasiadają, bo się mięsa spodziewają, a tu mięsa nie ma wiele, drużba z faszką zjadł w niedzielę. Podczas obiadu prześcigano się nawzajem w celnych i pikantnych, a także kąśliwych przyśpiewkach. Staszka z drożdżą mądre głowy, bo zjadły już po pół krowy. Jeszcze chciały po baranie, ale im się nie dostanie. Kapuściny, skwarki, pewno pozjadały te nasze kucharki. Postawili kwas na stole, ani łocka na rosol, ani łocka, ani soli, młodą pannę głowa boli. Dana, 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 dana. Gorzko, 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 gorzko. Oj, przed tym ją całowałeś w sieni przy drabinie, a teraz to się wstydzisz przy całej rodzinie. Oj da, oj da, oj da, 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 da. Oj da, oj da, oj da, 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 da. A co to mi za druchniska, nie rozdziwisz odno pyska. Ani pyska, ani papy, tylko stoją jak te gapy. Thank you.
żony, ni do tańca, ni do śpiwki, tylko piją jak skunywki. Śpiewałabym jako tako, żebym była nie syrbato, ale mi się nuta psuje, bo mi z syrbą wylatuje. Przez środek klepiska przeleciała myszka, jak nie umie śpiewać, nie rozdziwi jej pyska. Mówiła mi o sąsiadowi, odprowadź mnie ku domowi, a mój sąsiad fitu, fitu, prowadzą mnie i tam i tu. Po obiedzie urządzano chodzonego. Był to taniec obrzędowy, w którym udział brała wyłącznie drużyna weselna. Hasło do niego dawała swaszka. Zagraj tami, choć o schodzonego dąbą placka, choć o spolonego. Polunego zeb jak wągielek, słodziutki go zeb jak cukierek. Jak i o sobie tąpnę pod kubecką, brząknę na tym nowym gościńcu, gościńcu. Serce mi się kraje, załości dodaje, ty mówi mu dziewczynciu, dziewczynciu. Po części chodzonej następował okrągły, w którym tancerze wirowali parami. Po tym tańcu grano już dla wszystkich. Owijoki, oberki, polki. No, muzykanty, ja wam za chyba będę zaśpiewał tego łowijacka od sieradza. Ścieżka dżynci łowiesz w ręce, nie pojadę do ciewincy. Takie straszne, takie blady ręce, do cię nie pojadę. Jestem córka kulawego rada, bym się wydała.
Elegante! Do kucharki, Dero! Około północy zaczynano oczepiny. No, północ się zbliża, będziemy robić oczepiny. Chłopoki, szykuj na stół, a młodziony i druhny do służby. A za lasem wołki moje, za lasem, mąk ci rosa pistołeckie, za pasem. Wstępem do nich we wsiach podsieradzkich była służba. Był to unikalny taniec, charakterystyczny dla okolic Sieradza, w którym uczestniczyli młodziuny i druhny. Stanowi on jeden z najważniejszych elementów wesela sieradzkiego. Jest to służenie młodej pannie przed ostatecznym wyłączeniem jej ze społeczności młodzieży. Tancerze szli wężem po linii ósemki. Taniec ten wymagał od druhen dużych umiejętności. Młodziuny od czasu do czasu rzucali się między druhny, starając się je rozłączyć. W końcu udawało im się to. Po jednym okrążeniu izby wszyscy z drużyny weselnej tańczyli z młodochą. Taniec z druhnami mógł być tu elementem występującego w innych regionach pożegnalnego tańca panińskiego. Po przerzuceniu panny młodej za stół wnoszono do izby jabłoneczkę. Była to gałąź bezlistnej tarniny lub głogu, przybrana jabłkami, orzechami, cukierkami i łańcuchem papierowym. Obowiązkowo musiała być przy oczepinach. Jabłoneczkę wnosiła przednia druhna i wraz z młodziunami okrążała 3 razy izbę w rytm melodii obrzędowej pieśni. Niektóre z zawieszonych na jabłoneczce przedmiotów miały pierwotnie charakter wierzeniowo-magiczny. Na przykład jabłka były symbolem płodności i miłości, łańcuch zaś nierozerwalności związku małżeńskiego. Natomiast sama jabłoneczka, nazywana gdzie indziej rózgą weselną, oznaczała drzewo życia oraz symbolizowała urodzajność i młodość. Gałąź, rózga były też prawnymi środkami zawierania umów i oznaczały przyjęcie odpowiedzialności osobistej, w tym wypadku przez pana młodego.
A jak ci mama pozwoli, to zdejmuj wionek powoli. A jak ci mama pozwoli, to zdejmuj wionek powoli. We wsi tradycyjnej oczepiny stanowiły kulminacyjny moment obrzędowy wesela. Cała symbolika zwyczajowych zachowań zmierzała do wyeksponowania społecznego sensu tego aktu, który unaoczniał ostateczne przejście młodochy ze stanu panieńskiego do małżeńskiego. Kiedyś oczepiny odbywały się w komorze i obecne przy nich były tylko kobiety zamężne. Z czasem obyczaje rozluźniły się i obrzęd przeniesiono do izby weselnej, gdzie uczestniczyli w nim wszyscy goście. Mój wioneczku rewandowy, nie spodej mi z mojej głowy, bo mi go mama mówiła, jak ją jeszcze małą była. Bogin, panno młodo, już ci wionek z głowy spodo, już cię druhny odstępują. Po zdjęciu wianka matka kładła na głowie młodej zioła. Chroniła ją w ten sposób przed dostępem złych mocy. Według wierzeń czyhały one na młodochę w tym szczególnym momencie przejścia, gdy bez wianka nie jest już panną i nie jest jeszcze w pełni mężatką, bo nie ma na głowie czepca. Idź ta z Bogiem, druhny moje, łop daje wam szczęście swoje, aby wam się tak szczęściło, jak mnie dotąd z panną było. A tu lej się wionku lewandowy, a tu lej się po stole. Zaturlej się do mojej mamusi, połóż się na łonie. A przyjmij go, matuniu kochano, a przyjmij go do siebie. Nie przyjmę go, moja drogo córuś, bo mi nic już po tobie. Zmiłuj ta się nad tą sobą, co tu siedzi z gołą głową, roztargane, rozcochrane, do niczego nie podane. Przed założeniem czepca młoda broniła się i odrzucała go do trzeciego razu. Grogi żyto i tatarka, będzie ładna gospodarka. A pan młody nie uchował źrebca i nie kupił młody pani cepca. W końcu swaszce udało się ją oczepić. Kupił cepiec na jarmarku. Marysie paniu, wykup, że ją sobie od noc i pad zawsze na nią. Poczęstuj nos, panie młody, chociaż klonką wody. My ci domy tą Marysię do twojej wygody. A jak dasz nam, panie młody, gorzalin jest kopcym, to Marysia w przyszłym roczku obdarzy cię chłopcem. A jak dasz nam, panie młody, wina baryłeckę, to wą pociąg za 2 lata przyniesie córeczkę. Pierwotnie w tym miejscu pan młody kupował jabłoneczkę za pieniądze. Natomiast później występował już tylko okup w formie częstowania kobiety wódką. Nareszcie nasza swaszka, nareszcie, nareszcie. Już nutero jabłoneczkę rozbierzcie, rozbierzcie. Rozbieraniem jabłoneczki zajmowała się swaszka i przednia druhna. Nieraz zdarzało się, że ktoś z gości rzucał się, by porwać jakiś smakołyk z jabłoneczki. Ale druhny broniły jej i nie pozwoliły niczego zabrać. Wszystko było sprawiedliwie dzielone.
pierwszym jabłkiem częstowano nowożeńców. Obsypywano ich też orzechami, gdyż miały sprowadzić obfitość i szczęście. Ogołoconą jabłoneczkę wieszano w oknie na znak, że młoda jest już oczepiona. Młodo pani na cepecek prosi, bo go rada na głowie nie nosi. Dejta, dejta, nie załujta, na cepecek ofiarujta. Dejta, dejta, rogatygo, boś ta z domu bogatygo. Chociaż na bursztyny, żeby miała ładne syny. Złusztaj się z łóżka, chociaż na pociorki, żeby miała ładne córki. Ty maryś i krzesny, to jak anioł Boży, włoży rękę do kieszyni, na cepek położy. Mo jeszcze, do jeszcze w kieszyni, co zarobił jesieni, upyrek kopanio. Niech tak daje. Tak jest. A ty starościno, pocuj się na rzecy, sięgnij po pieniąchy do ty swojej kiecy. Ojciężał ci wionecek, ciężały ci wstążki, a teraz będą ciężyć septowe pieniążki. Oj da, oj da, oj da, 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 da. Oj da, oj da, oj da, 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 da. No, młodziony i druhny, pojedliśta, popiliśta do służby. Po oczepinach ponownie tańczono służbę. Tu kończyła się rola młodzieży, ponieważ panna młoda jest już oczepiona. A usługa młodej pani, usługa, usługa, bo za przykrą młodą panią dopuka, dopuka. Po trzykrotnym okrążeniu izby młodzież domagała się zwolnienia ze służby, zwracając się do najważniejszych osób wesela. A prosimy młodą panią i młodego pana, ażeby nos nie trzymali do białego rana. Do swaszki i drużby. Zasłużyły ci tu panny i kawalerowie, ale teraz już nie tylko musisz sama sobie. A prosimy stare swaski i drózby, a żeby nos uwolnili od służby, od służby. No, odsłużyliśta, ładnie było, zwolnią was. Bóg zapłać. Przeleciał sokół przez choiński dwór, przez choiński dwór. Łoj siot, siot w ogródecku, łoj na wonnym kwiotecku rozpostarł ogun. Łoj siot, siot w ogródecku, łoj na wonnym kwiotecku rozpostarł ogun. Bardzo ciekawym momentem jest sprzedawanie panny młodej poprzedzone oprowadzaniem jej przez swaszkę wobec całej społeczności weselnej trzykrotnym okrążeniem izby. A ją o mnie sprzedam, póki mi się nie ukłoni młody pon. Ukłoni się Niziusinko, pocałuje Milusinko, to modą, to modą. Thank you.
trzy razy młody kłaniał się swaszce i brał młodą do tańca. Ta mu jednak kulała do trzeciego razu, podczas gdy z drużbą i młodzionami taniec szedł gładko. Wreszcie swaszka oddawała młodą matce, która po krótkim tańcu przekazywała ją zięciowi. I dopiero wtedy młodzi wirowali bez przeszkód, a na koniec przy okrzykach: nadała się! O, nasa już, nasa! Wybiegali do komory lub drugiej izby. Na tym kończyła się część obrzędowa. Masłanie tuńcy, nie będzie wiedziała, dzieciu córkę bodziała. No grać! No muzykanty, a teraz do stołka! Wesele trwało jeszcze dwa dni. Były tańce i zabawy poczęsne u swaszki. Robiono też rozmaite psikusy i przebierano się za postacie zwierzęce. Przebieranki te miały już tylko charakter zabawowy, ale jest to ślad dawnego obrzędowego wprowadzania zwierząt, co miało zapewnić dostatek w gospodarstwie nowożeńców. Nad ranem we wsiach podsierackich odbywały się wywoziny młodej pary. Nie zbladnie, matoro, nie zbladnie, wyjdzie się przeglądała w żadle, wyjdzie się przeglądała w żadle. Od żadła do żadła chodziła, od żadła do żadła chodziła i już nie jest córeczka jak była. I już nie jest córeczka jak była. Nie była jak róża w ogrodzie. Nie była.